Dzień dobry, Natalia. Dzień dobry. Powiedz parę słów o sobie, proszę. Robię teraz doktorat na Politechnice Warszawskiej. Zajmuję się ogniwami w moim doktoracie ogólnie, nowymi technologiami. No i aplikowałam też o grant Talentów Jutra. I zostałaś laureatką tego tak, programu. Zgadza się. Z jakim projektem wystartowałaś w konkursie? Wystartowałam z projektem Nowoczesne dodatki do ogniw opartych na anodzie metalicznej. No, a mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, będę zajmowała się takimi wydajnymi ogniwami, które na przykład pozwolą nam ładować telefon tylko raz w tygodniu, albo jeździć samochodem elektrycznym z gór nad morze na jednym ładowaniu ogniwa. O, świetnie to brzmi. W dobie, kiedy telefon trzeba ładować praktycznie codziennie. Ja ładuję nawet 3 razy dziennie, także cieszę się z mojego projektu sama. A na jakim etapie jest ten projekt? Ten projekt jest już na takim etapie wstępnych badań. Jest także poprzedzony moją dogłębną analizą literaturową. Czyli jest to twój autorski projekt? Tak, jest to mój autorski projekt. I co zamierzasz przez ten rok zrobić? Zamierzam przebadać elektrochemicznie dodatki, które zaproponowałam w tym projekcie. Są to takie nowoczesne dodatki, których jeszcze nikt tak naprawdę nie przebadał w literaturze naukowej. I będę konstruowała takie ogniwa. Na razie to będzie oczywiście taka niewielka skala, ale mam nadzieję, że w przyszłości może uda mi się skonstruować takie ogniwa, czy to do telefonu, czy może w dalszym etapie do samochodów elektrycznych. A skąd w ogóle pomysł na takie coś? Czy masz jakąś, ktoś cię zainspirował? Tak naprawdę zainspirowała mnie trochę literatura i książka konkretna o chemii supramolekularnej i tak naprawdę jeden z wykładów, w którym uczestniczyłam w trakcie swojej edukacji i stwierdziłam, że po prostu takie związki, które były nam przedstawiane, nadawałyby się do baterii i właśnie wpadłam tak na ten pomysł. A jak myślisz, jak długa droga cię czeka, żeby móc skomercjalizować to nad czym pracujesz? Niestety komercjalizacja takich nowoczesnych rozwiązań w ogniwach jest dosyć trudna, szczególnie takich bardzo nowych rozwiązań, ponieważ jednak infrastruktura przemysłowa jest dostosowana do standardowych elementów i standardowych wyzwań. Natomiast moje dodatki są dość łatwo komercjalizowalne, ponieważ tak naprawdę wystarczy dodać je do elektrolitu w niewielkiej ilości. Nie musimy zmieniać całej linii produkcyjnej, nie musimy zmieniać schematu produkcyjnego ogniw. Wystarczy dosypać, kolokwialnie mówiąc, czegoś nowego i właśnie na tym polega mój projekt. Jak w ogóle na to wpadłaś? Ja zajmuję się dodatkami do elektrolitów, zajmowałam się nimi w swojej pracy magisterskiej i w swojej pracy inżynierskiej, tylko badałam wtedy komercyjnie dostępne dodatki. Starałam się zrozumieć, jak one działają, no i to też mi umożliwiło na wymyślenie swoich własnych dodatków i tak naprawdę swego rodzaju inżynierię molekularną, gdzie mogłam te związki sama modyfikować i dostosowywać je do swojej wizji. A czy to nie jest tak, że już na świecie ktoś nad tym pracuje? Wiesz coś o tym? Do tej pory nic mi na ten temat nie wiadomo, ponieważ nikt nie opublikował żadnej takiej pracy naukowej w literaturze. Na pewno ludzie pracują na tych związkach, natomiast one są powszechnie dostępne w syntezie organicznej i w takich na pewno nie zastosowaniach bateryjnych. A skąd dowiedziałaś się o programie Talenty Jutra? Dowiedziałam się od mojego znajomego, który przeglądał internet i kiedyś wpadł na to na Facebooku i zaproponował, żebym zaaplikowała, także to zrobiło. Warto było, co? Tak. A co byś powiedziała tym, którzy się wahają? Myślę, że na pewno warto spróbować, zwłaszcza, że to jest taki startowy projekt, który zdecydowanie wspiera takich młodych naukowców i młodych zdolnych, dlatego jeśli ktoś ma pomysł i ma pomysł, jak go zrealizować, no to zdecydowanie polecałabym zaaplikować. A jakie to uczucie wejść na scenę i odebrać czek na 25 000 zł na realizację swojego projektu? Ja się absolutnie nie spodziewałam i byłam bardzo, bardzo zaskoczona, także moje zaskoczenie było widać, bo mam nagranie właśnie jak wstaję do odebrania tego grantu. Także byłam naprawdę zaskoczona, ale bardzo, bardzo zadowolona. To było takie zwieńczenie mojej pracy, składania wniosku, pisania tego wniosku. Jestem bardzo zadowolona. Trudno jest przygotować prezentację swojego projektu na 5 minut? To było trochę wyzwanie, bo ja bardzo lubię mówić, ja bardzo lubię dawać wykłady, lubię długie przemowy. Natomiast ta prezentacja zdecydowanie stanowiła dla mnie kłopot, ale udało się i później po rozmowach z jury okazało się, że bardzo, bardzo im się podobała moja taka graficzna, animacyjna prezentacja, także jestem z niej bardzo zadowolona i dumna. A trudne pytania zadawało jury? Raczej nie powiedziałabym. Były to pytania dotyczące oczywiście tematu moich badań,
Natomiast jeśli ktoś się na tym zna i tak naprawdę uważam, że ja jestem ekspertem w swojej dziedzinie, tej bardzo wąziutkiej moich własnych badań, to zdecydowanie potrafiłam na nie odpowiedzieć. A kto jest twoim autorytetem? Moim autorytetem jest chyba mój promotor doktoratu. Jest on jednym z największych naukowców na świecie w mojej dziedzinie. Jest bardzo rozpoznawalny i wpadł na wiele genialnych pomysłów dotyczących baterii. Dlatego uważam go za mój autorytet. Jak się nazywa? To jest profesor Władysław Wieczorek. Świetnie, w ogóle super, że znalazłaś taką osobę. A łatwo się współpracuje z profesorami, doktorami na polskich uczelniach? Zależy, tak naprawdę. Wydaje mi się, że zależy, na kogo się trafi. Ja mam takie szczęście, że w mojej katedrze i na mojej uczelni są wspaniali profesorowie i wspaniali ludzie. Nasz zespół też tworzą młode osoby, które chcą się rozwijać i które mają naprawdę innowacyjne pomysły. Dlatego ja jestem bardzo zadowolona ze swojej współpracy na Politechnice. Jakiego wsparcia potrzebują osoby w twoim wieku, żeby się dalej rozwijać? Zdecydowanie potrzebujemy więcej takich projektów. One nam otwierają dalej drzwi do pozyskiwania większych projektów, na przykład projektów rządowych. Posiadanie kierownictwa, nawet w takim małym projekcie, jest zdecydowanie krokiem do przodu, także potrzebujemy finansowania właśnie takich projektów. A co poza wygraną jest dla ciebie najcenniejsze po tej gali talentów jutra? Zdecydowanie rozmowy z jury. Bardzo, bardzo je doceniam, bardzo cieszę się, że jury w ogóle samo do mnie podeszło, szanowna kapituła po prostu znalazła mnie w tłumie i podeszła do mnie i otrzymałam już propozycję współpracy z jednym z profesorów, także jestem bardzo zadowolona, może uda nam się jakiś nowy projekt razem wymyślić. Świetnie. Jakie jest twoje zawodowe marzenie? Ja chyba bardzo chciałabym zostać już doktorem. Jeszcze trochę przede mną drogi do tego, ale bardzo bym chciała już to skończyć i już mieć ten tytuł naukowy. Ale chciałabym pracować i dalej tworzyć jakieś nowe rozwiązania w mojej dziedzinie, bo bardzo, bardzo mi się podoba i jest taka wynagradzająca, uważam. Chciałabyś być panią profesor? Być może kiedyś. Nie wiem, czy konkretnie chciałabym, i to moje marzenie byłoby pracowanie na uczelni, ale jeśli byłaby taka możliwość, to... Bardzo ci tego życzę, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.